Dzień dobry, Wiktor Bida z tej strony, sparingpartner.pl, a ze mną pierwszy raz na naszym kanale Piotr Streffner, siemanko. Witam wszystkich, witam Ciebie. I ja Ciebie witam. Zaczęliśmy naszą rozmowę przed chwilą od tego, że Piotrek przegrał flachę, ale ze mną, ale to za chwileczkę o tym. Może lepiej nie. Piotrek, powiedz mi, jaki to był turniej dla Ciebie? Bardzo ważny, naprawdę bardzo ważny, bo w listopadzie złamałem nogę podczas Mistrzostw Europy WKB w pierwszej walce. Borykałem się z taką poważną kontuzją, bo tam 2 miesiące byłem w gipsie, później leczyłem więzadło, bo było nadrywanie na TFL-u. Długa rehabilitacja i tak naprawdę odkąd skończyłem rehabilitację w połowie marca, wróciłem od razu na salę i powiedziałem sobie, że jedziemy dalej. Spróbujmy to wygrać w końcu. Tak sobie, Piotrek, pomyślałem, że ty jesteś w ogóle takim zawodnikiem startowym tylko na Mistrzostwach Europy, co ostatnio? Chciałem po prostu, ostatnio startuję tylko na dużych turniejach. Tak. No dobra, Piotrek, powiedz mi, bo powiedziałeś, że wspomniałeś o tej kontuzji, która niestety się wydarzyła w twoim życiu. Jak to... Nie jedna, nie pierwsza, nie ostatnia. Na ile to, powiedz, takie życie kontuzjogonnego człowieka zmienia przygotowania? Dosyć dużo, bo oprócz tego, że na 3 miesiące wypadłem całkowicie z obiegu, z pracy, z prowadzenia treningów, szukałem zastępstw, borykałem się z takimi sprawami prowadzenia klubu, pracy. Wiadomo, jestem też nauczycielem wychowania fizycznego, więc wiecie, jakie pieniądze zarabiają nauczyciele, to no, było ciężko, ale nie poddałem się, powiedziałem sobie, dobra, jedziemy dalej. To tylko przystanek w mojej podróży na samą górę, tak? Zdecydowanie tak. Powiedz mi, Piotrek, bo tak, startowałeś niestety w tej kategorii najstarszej dzisiaj, tak, czyli plus 35 lat, mimo że jesteś gościem, który dopiero przekroczył ten wiek. Powiedz mi, skąd taka decyzja? Znaczy, decyzja wynikła z tego, mam 38 lat, wynikła z tego, że w kategorii seniorskiej było 3 zawodników, a tutaj było pierwotnie 8, w końcu przyjechało 7, więc stwierdziłem, że jak tutaj będzie więcej walk, no to będzie większa rywalizacja. I po co iść po łatwej linii, jak można pójść po trudniejszej, tak? To jest Kyokushin, pobijmy się troszkę. Tak, no i wracając teraz do naszego zakładu, Piotrek powiedział, że pierwszą walkę skończy w 10 sekund. Nie udało i powiedział, mi się to wygrać. Potrzymaj mi piwo, że się zakładamy o flachę. Nie powiedziałem tak. Nie, żartuję. Natomiast, nie udało się, no ale nie udało. Skąd taki plan, że skończysz to w 10 sekund i od razu będziesz człowieka atakował Uchi Romaashi? Lubię tą technikę bardzo, wiesz, że lubię trafiać tą techniką, jest to moja taka koronna, popisowa technika Uchi Romaashi, Kaiten Geri. Lubię jak to wchodzi. Ale skończyłeś koniec końców przed czasem. Udało się Uchi Rogeri tam przytkać i później już tam była formalność, tak? Ja widziałem tylko taki moment, w którym twój przeciwnik od samego początku próbował nawiązywać kontakt wzrokowy i takie, wiesz, próbował się trochę zaprzyjaźnić w walce, ale ty się bardzo nie chciałeś możliwe, przyjaźnić. Bardzo możliwe, natomiast to jest turniej, tym bardziej, że to są Mistrzostwa Europy. Przyjeżdżamy tutaj w konkretnym celu, ja naprawdę poświęciłem bardzo dużo czasu, pieniędzy i pełno wyrzeczeń, żeby przygotować się jak najlepiej tylko jak potrafię na ten turniej. No i udało się, tak. Piotrko, czy jesteś zadowolony dzisiaj ze swojego startu? Tak, chociażby chciałbym jeszcze lepiej się pokazać, żeby te walki zakończyć jednak poprzez ipon, a nie poprzez dogrywkę. A gdybyś... jedziemy dalej i dalej będziemy próbować się rozwijać na kolejne turnieje. Gdybyś miał podsumować ten dzisiejszy turniej 2, może 3 zdaniami, to jak byś go określił? Na pewno Oskar Romaniuk z Białegostoku, to był człowiek, który zrobił dzisiaj walkę turnieju. Piękna oprawa, brawo Piotr Sawicki, brawo Ikona Kamura za piękną oprawę. Może długo to trwało, ale warto było popatrzeć na te wszystkie walki, bo naprawdę zawodnicy tutaj dali kawał dobrego Kyokushin, zostawili pełno serducha na tatami. Myślę, że kolejne, drugie mistrzostwa Ikona Kamura będą już zdecydowanie bardziej dynamicznie przeprowadzone, a na pewno walki będą jeszcze lepsze. Ja chciałem tylko od siebie dodać, że przeciwnik Oskara Romaniuka, o którym przed chwilą wspomniałeś, wczoraj skończył 18 lat. Nie, Oskar ma 26. Ja nie mówię o Oskarze, przeciwnik. Tak, przeciwnik. Tak, właśnie w Józefowie walczył w juniorach, z tego co pamiętam. I lał wszystkich i tak zwróciłem na niego już uwagę na poprzednich turniejach wcześniejszych jako junior. Teraz pokazał, że wchodzi dopiero w seniora, a bije się na równi z Oskarem, który naprawdę jest świetnie przygotowanym zawodnikiem i z tego co wiem, to dopiero zaczyna też swoją walkę, przygodę idąc w zawodostwo już po Kyokushin. Piotrek,
Sezon się skończył. Czego ci życzyć na nowy? Udanych obozów z dzieciakami, pięknego wyjazdu z moją kobietą i z córeczką. Pogody ducha, pięknego słoneczka i zdrówka. Dobrego weekendu, żebyśmy mogli tą flachę, którą wygrałeś, wypić. No i przekonał. No dobrze, Piotrek, także ja jeszcze raz ci bardzo serdecznie gratuluję, bo bardzo lubię pooglądać, jak tam sobie fikasz koziołki po tej macie. No i myślę, że do zobaczenia wkrótce. Robię również, dziękuję serdecznie za wywiad i pozdrawiam wszystkich fanów Karate Kyokushin na kanale Sparring Partner. Dziękuję.